będą się różniły ciężarem, ale myślę, że sobie poradzisz. Czyli jest dokładnie to samo. O właśnie. Nie do prawej. No i jeszcze wyżej. Dobrze. Pamiętaj, żeby cały czas na tą samą wysokość rzucać. Mamy raz, dwa, trzy. I można go wrócić do punktu wyjścia znowu. Hop, hop, hop. Możecie spróbować jeszcze z powietrza, to jest troszkę trudniejsze. U nas cyrk jakby zaczął funkcjonować od 2007 roku. Właściwie prowadziłam trzy grupy cyrkowe, a pomysł na cyrkowe soboty to jest pomysł, który został wymyślony przez jednego z instruktorów, żeby rozszerzyć tak naprawdę te zajęcia cyrkowe też na społeczność lokalną, która nie chce przychodzić na zajęcia takie cykliczne, tylko chce się pobawić tak raz w miesiącu. Ręka druga na bok i widzisz, wiesz co robisz? Popatrz, masz pupę wypiętą do tyłu. Ręka na bok i jedziesz, po prostu naciskasz na pedały i jedziesz. Widzisz? Staraj się robić tak, żeby chustka nie spadała na ziemię. I powoli przechodzimy z siedzenia na kolana. Zamysł tych grup cyrkowych jest taki, że my poprzez cyrk jest narzędziem do tego, żeby budować jakąś grupę młodzieżową albo dziecięcą, żeby oni mogli występować, żeby się zaprzyjaźnili, nawiązali kontakty ze sobą. Najbardziej w zajęciach lubię to, że dzięki występom na scenie i uczeniu się również nowych umiejętności zyskuję pewność siebie. Najbardziej to chodzenie po linii mi chyba sprawia przyjemność, bo tak, to bardzo odstresowuje. Teraz możemy się przywitać, dzień dobry i już. Zawieszamy sobie talerzyk. Zawieszamy sobie, słuchajcie, nie kładziemy, robimy wersję trudniejszą. Kręcimy, żeby talerzyk nam się obkręcił na razie, parę razy tylko wokół patyczka. Żeby on się kręcił wokół patyczka i słuchajcie, przyspieszamy. Dzieciaki oczywiście występują w klubie na różnych przedstawieniach, wyjeżdżamy na różne festyny, ale na przykład w tym roku nasza grupa została zaproszona do wystąpienia podczas Festiwalu Teatrów Ulicznych, więc to jest dla nas bardzo duży prestiż i wyróżnienie, więc będziemy robić spektakl. Co roku wyjeżdżamy na 10-dniowe obozy cyrkowe, no i tam młodzież z Polski, z Francji, z Niemiec robi takie duże przedstawienie cyrkowe. Dobra, teraz wrócimy do tego ćwiczenia, że wyrzucasz raz, dwa, trzy, klaśnięcie i łapiesz. Super, super, naprawdę. Pewna pani do jednej z gazet napisała, że znajduje się w hucie rzeźba smoka wawelskiego, która niszczeje i że dobrze byłoby coś z tym zrobić. No, sprawą zainteresowali się radni z terenów Zgorzelca-Sławickich i Bieńczyc. W tym momencie zastanawiają się, co tutaj zrobić, żeby stał się ten pomnik jakąś atrakcją dla mieszkańców. Znajdujemy się na terenie, który jest użytkowany przez firmy transportowe. Nie jest to jakby teren spacerowy, rekreacyjny, więc być może sensowne stały się głosy niektórych ludzi, żeby smoka przenieść w jakieś miejsce bardziej atrakcyjne. Smog jest oddalony dosyć nawet do tej ulicy Makuszyńskiego, którą tutaj mieszkańcy poruszają się autobusami. Warto by było, gdyby po prostu taka nietypowa w zasadzie atrakcja znalazła po prostu szerszy odzew wśród mieszkańców nie tylko Huty, ale też Krakowa. Cicha woda, w jaki sposób, to wiem. Ma rację, że tak powiem, to przysłowie. Cicha woda, brzegi rwie. Cicha woda, brzegi rwie. Ja dziad, gdzie żył jak w najpiękniejszym się. Meksykana, Meksykana, wszystkie pary rozgrzewa jak lód.
całować. Zapraszamy. Już panią poczęstuję czymś, psotki. Bardzo serdecznie zapraszamy. Do piórnika żaby wkładam co? No powiedz to. Kto na ławce wyciął serce i podpisał głupiej elce kto? No powiedz to. Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie. Dla ciebie tak cierpiałem, powiedz mi dlaczego? Powiedz mi dlaczego nie chcesz mnie? Nie chcesz mnie, o nie! O! Dzięki serdeczne, kochani! Cieszymy się bardzo, że jesteście w tramwaju. Oj, młodzi też już wysiadacie. Aha, będziecie kontynuować ten wieczór. Rozumiem, w innym tramwaju. Do widzenia! Do widzenia, do widzenia! Szanowni Państwo, zakochany tramwaj jedzie do placu centralnego i bardzo prosimy, zakochany tramwaj, bo każdemu wolno kochać. Przez cały dzień powtarzam wciąż te same słowa. Ile kamienic, ile ulic, ile bram. Czy tutaj mieszka pan Agnieszka?